Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Oczywiście w ostatnim odcinku zagrajmy w GTA Vice City. Jest to oczywiście ostateczna misja, ostatnia, w której nie wiem co zrobimy. Zobaczymy za chwilę. Uwaga na swoich przyjaciół. What's going on? Tommy. Oh, good, good, good. Listen, listen. Dobrze, mamy Kena i Lansa. I love them as pets and balls. Or as food on a plate, but as much as I love them, I don't want to sleep with them, okay? But right now, your Italian brothers are coming from up there to fit me with some cement shoes, and I... Shut up, Ken! Sit down! Lance, what the hell's going on? It's your friends up north, Tommy. They ain't too happy you capped their man. They're coming down to see the business today. They took longer than I thought. Guys, we gotta make this final. We gotta leave no doubt that this is my operation. Mine! Ken, you get the first run of counterfeit cash and put 20 mil in briefcases. Lance, you get the guys together. Tommy! Why? No big hugs for your old buddy. I've had 15 years out of the loop. I'm a bit rusty on family etiquette. Oh, he's angry, huh, Tommy? Didn't I say your temper would get you into trouble, huh? There's 3 mil in the cases. How many was it? 10? No, 11 men. That's how you get to be called the Howard Butcher. You sent me to kill one man. One man! They knew hey, Tommy, I was coming, sonny. Tommy, watch your tone. Anyone would think you blame me for that unfortunate set of circumstances. Just take the money. Get the damn cash. You know, Tommy, I did what I could for you. I pulled strings, called in favors. I was your friend, Tommy. I hoped you'd see sense, see what's good for business. I trusted you, Tommy, and you disappointed me. But at least someone in your chicken shit organization knows how to do business. Isn't that right, Lance? Sorry, Tommy. This is Vice City. This is business. You sold us out. No, I sold you out, Tommy. I sold you out! The real cash is upstairs in the safe. So Tommy, what was the big plan? You think I just take the fake cash, save face, and run away with my tail between my legs? No. I just wanted to piss you off before I kill you. Jak ja to zobaczyłem, to są literówki jakieś. Szczerze powiem. Okej. Okej, pięknie. Pierwszy... przyleciał tutaj gościu. Pięknie. O, tu jeszcze są. Co tu robię tu? What the fuck? Ej, o co komand... O kurde. No nie fajnie, nie fajnie. Ja tu zaraz padnę w pieruny. Kurde, spierdzielaj stąd ziomuś, dobrze? Spierdzielaj ty też stąd, dobrze? No tam jeszcze jeden jest. Dobra, mam go, mam cię, mam cię. Kurde, czego oni z góry przychodzą? What the fuck? Ej, no. No. What the fuck? O kurde, nie, 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 ja tak się nie bawię. Mam nadzieję, że nic się nie stanie teraz, jak... O kurde, nie! Pierdzielaj stąd. Dobrze? Ile was tam jeszcze będzie? Kurde, no... What the fuck? Ile was tam jeszcze będzie? Ej no. Bez przesady już. Wszyscy? Dobra.
Okej. Chyba już wszyscy teraz, fajnie. A ty skurcze byku ty. No jak ja mam... What the fuck? Ej, no to porąbane jest. Powiem wam szczerze, o kurde. No bez przesady, no ojo, pierdziele. Dobra, walić to kasę, idziemy zabijać tego Vansa, kurde, mam nadzieję, że się nic nie stanie, Kasie. Gdzie ty poszedłeś, ziomuś? O tu. No chodź tu. Gdzieś ty polazł. O kurde. What? Wow! Wow! What? Ta... Mhm. Okej, dobra, spokojnie Maciej, spokojnie. To tylko gra jest. To tylko gra. Dobra, jeszcze raz zaczynamy. Nie da się tego pominąć. Spoko, zacięło się gra. Znaczy gra się zacięła. Dobra. Dobra, teraz powolutku. Nie wiem... Trochę to porąbane jest, powiem wam szczerze, ta misja. Kurde. Bo trzeba robić dwie rzeczy. Przede wszystkim na dwie rzeczy, wiecie. Jeju. Równocześnie, o, tak powiem. Tak tu ujmę. O kurde. Idź mi stąd. Dobra. Pięknie. Mam nadzieję, że jakoś damy radę to kurde zrobić, bo tu ich tu coraz jest więcej. Widzę tu. Dedej grubasie ty. O kurde. Serio? Serio? Really? Dedaj. Dedaj. Kurde. 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 Wyjdź mi stąd. Wypadłeś. Dobra, zamknij się. Właśnie, zginiesz. O kurde, ej, bez przesady. O kurde. Dobra, pięknie. Wow, kolejny. Fuck. Gdzie się wpierdzielasz? No ziomuś, ciebie powaliło za przeproszeniem. Bez przesady. Dobrze. Dobra. Ile ich tu będzie jeszcze? Kurde, bez przesady. Ich, tak dużo ich jeszcze. Ja cię kręcę. Dobra, ile ich tu jeszcze będzie? Tak przede wszystkim. No, tamten gościa mnie wkurza też. Okej. Wow, wow, bez przesady. Ojoj, 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 ojoj. Bez przesady, no ludzie. O Jezu, jak się rzucają, jak... Kurde, kluski w rosole. Znaczy, nie, sorry, co ja mówię, co ja mówię, what the fuck. Co ja mówię? Co ja to plotę? Dobra, ile tu jeszcze będzie? O kurde. Dobra, pnie... O! Jeszcze jeden, jeszcze jeden? O kurde. Dobra, co ja mam teraz robić? Dobra, walić to. O kurde, nie, 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 nie. Ja tak się sobie nie bawię, ziomuś. O, fuck. Mój błąd, mój błąd. Kurde, przydałaby się broń jakaś fajniejsza jeszcze, ale nie, dobra. A poczekajcie. Chwilunia. Chwilunia, zanim jeszcze zaczniemy misję, podajże tutaj jest ukryta. Chyba na dole. Tylko powoli muszę iść. Przede wszystkim. Tutaj podaje, że jest ukryte coś tu...
Dajże że tutaj chyba jest a nie, dobra. Pomyliłem chyba drogi. Pomyliłem drogi jednak. Chyba tutaj. A zaraz sprawdzę. Bo teraz nie jestem pewny. Tutaj właśnie mamy. No. Mamy chociaż trochę tej... Aha, to jest mój... Dlaczego mój gang? O, fajnie! Zawaliste broń mamy, zawaliście, dobra. Lecimy, lecimy z misją, lecimy. Dobra, teraz damy radę. Kurde, teraz będzie dobrze. Teraz damy radę, na 100%, dobra. Trzeba teraz... Dobra, już starczy już tego... Dobra, już starczy tego oglądania, dobra. Dobra, fajnie. Dobra. Chodźcie tu. Pięknie. Widzicie? No. I co teraz? No i co? Pięknie. Kurde, za pierwszym razem, no pięknie, powiem wam. Pięknie, kurde, trzeba oszczędzać tej w ogóle amunicji trochę. Pięknie, dwa razy, kurde, i deadly już. Kurde, pięknie, powiem wam, ta broń, pięknie, w ogóle, kurde, zawalista jest ta broń. O kurde, o, już się rojo, kurde. Spierdzielaj, no, dobrze. O, pięknie, bez głowy jest. No nieźle. A ty? Ty? Gdzie? Okej. Okay. Dobra, fajnie, fajnie walić to. Czyżby... Pięknie. Wow, 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 wow. Pięknie, oh fuck, nie fajnie. Dobra, przyjdę tu zaraz, spokojnie, przyjdę tutaj. Oj, 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 oj. Dobra, mówiłem, że przyjdzie tutaj. Dobra. O, wow, 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 spokojnie, ziomuś. Ile ich tam jeszcze będzie? O, jeszcze jeden. Pięknie, o, o, jeszcze dwóch. Dobra. Okej, okay, przyszli ci. Dobra. Serio? O kurde. What? Okej. Okay. O, udało mi się jednak. Kurde. Tommy? Oh my god, Tommy, what happened? What does it look like? It looks like you ruined your suit, and Tommy, that was a beautiful suit. What on earth happened? Had a disagreement with a business associate. You know how it is. Tommy! I have a disagreement, I send them an angry letter. Maybe I pee in their mailbox. I don't start World War III. Co ci wolni się to wejść? Stupid prick, Lance. Tommy, I never liked that guy, okay? He's neurotic, he's insecure, he's self-centered. The guy's an asshole. I'm glad you took him out. I don't think we're gonna be getting any more heat from up north either. Cause there ain't no up north anymore. It's all down south now. Wait, does that mean what I think it means? Tommy, baby! What do you think it means? Jak to fajnie wygląda. John Rambo! Oh, Tommy! You know, Ken, I think this could be the beginning of a beautiful business relationship. After all, you're a conniving, backstabbing, two-bit thief, and I'm a convicted psychotic killer and drug dealer. I know. Ain't it just beautiful?
I tak zakończyłem kolejną serię na moim kanale. Powiem tak. Na początku podobały wam się odcinki. Nie wiem jak będą te kolejne, bo wiecie, nagrywałem je pod rząd, tak? Pod rząd, właśnie tego samego dnia zakończyłem tę serię. Nie wiem jak to będzie, jak to te odcinki wam się podobały, ale powiem wam, że większość tych pierwszych odcinków podobały wam się, na pewno podobały wam się. Właśnie teraz już skończyłem. Tak jak mówiłem, nagrywałem pod rząd, wiecie, żeby jak najszybciej skończyć się. Znaczy jak najszybciej skończyć serię, co nie? I zakończyłem właśnie jeszcze w tym miesiącu. Fajnie. Tak mówiłem i tak zrobiłem. Alan Walker, wow. Dobra, mniejsza o to. Powiem, że gra była... Powiem, że jest o wiele lepsza niż GTA 3. Bo GTA 3 powstało później niż Vice City właśnie. Bo to jest trzeci, czwarty rok właśnie, tak no, na przedziale trzeciego i czwartego roku. A GTA chyba też coś takiego, czy nawet może wcześniej powstała. Powstało znaczy. Chyba tak, nie, mniejsza o to, wiecie. Mniejsza o to. Powiem wam, że w tym roku... Powiem, że... Większość zakończyłem tej trylogii, powiem wam, że dwa dodatki. Wiecie, Vice City właśnie teraz w tym miesiącu. I powiem wam, że mam z głowy już tę serię. Jeszcze mi zostało właśnie GTA 5, które zawiesiłem. Nie wiem kiedy będzie, nie wiem, trudno mi powiedzieć mi. Pewnie dopiero, nie wiem, nie będę wam mówił, bo nie wiem. Jeszcze mi zostały, ale to jest na konsolę PSP chyba, czy PS2 chyba, bodajże. Jest jeszcze Liberty City Stories i Vice City Stories właśnie jeszcze jest. Ale ja nie posiadam tych konsol i tych serii nie będzie. Może są jakieś te emulatory, ale ja się nie bawię w takie rzeczy, bo chciałem kiedyś sobie sięgnąć PS4, co nie, i tam wirusy były, wiecie jak to jest. Schomikuj. Ale ja już się w to nie bawię, powiem wam. I tak mi się udało odpalić właśnie kiedyś Shenmue, ale nie dało się grać w ogóle na klawiaturze, niestety nie dało się. I od tamtej pory w ogóle się już nie bawię w te emulatory, wiecie. Tam jest ten emulator tylko Androida, BlueStacks czy jakoś tak, ale to można ściągnąć ze strony tam chyba Google Play, bodajże. Tam każdy może ściągnąć, tylko tam trzeba mieć konto na Google. Chyba, tak, na Google. Na Google, tak, to, tak. Chyba tak. Tak, bo ja to miałem kiedyś, pamiętam. Pamiętam, że w Poła grałem, pamiętam. W coś tam jeszcze chyba, ale już nie posiadam tego. Właśnie tak myślałem jeszcze. A właśnie, co to gry? Powiem wam, że 8 na 10 daje taką opinię. No czy. No, opinię można powiedzieć też, ale też. Ocenę właśnie, 8 na 10. Najbardziej mi się podobały misje podobały mi się misje niektóre, ale też z drugiej strony były trudne niektóre. Wiem, że była trudna ze zniszczeniem budynku, placu budowy, znaczy plac budowy to był. Powiem, że to była poboczna, ale wiecie, ja nie orientowałem się za bardzo, które są poboczne, a które są popularne, bo w ogóle się nie orientowałem, ale później dopiero zobaczyłem, że jest taka strona jak GTA Wiki właśnie, coś takiego, i tam zobaczyłem jakie są misje, co nie. Tam właśnie sobie zerkałem, tam nawet przy GTA 4, przy tych dodatkach patrzyłem sobie ile misji mi zostało, tak mniej więcej jeszcze. Powiem, że to... że ta strona nawet, powiem, pomaga. Ile misji zostało właśnie do końca, no, ile misji właśnie, jakie, czy trudne, czy tak. Tam znaczy pisze opis taki krótki tej misji, co nie, ale nie do końca. A, i pisze tam na dole, na samym dole stron, czy tej misji, pisze tylko ten dialog, co nie, prowadzony przez tam, na przykład dajmy przez Tomiego i dajmy przez Diaza na przykład, co nie. A, mi się najbardziej jeszcze podobała misja
z tym, z Diazem właśnie, jak zabijaliśmy go. Ale też mi się podobała misja ze czołgiem. Z czołgiem właśnie też, jak kradliśmy go, znaczy, ukradliśmy go. Ledwo bym deadnął, ale powiem wam, że misje się podobały niektóremi. Większość misji w trylogii GTA bardzo mi się podobają. Najbardziej fajniejsze części to są te właśnie. Vice City, GTA 3, San Andreas właśnie. Czwórka powiem wam, też jest fajna, ale nie podobało mi się w ogóle, znaczy trochę mi się podobało, ale też mi się nie podobało ta jazda samochodami właśnie mi się nie podobało w ogóle. O, trzy dzieciaki dostałem, wow. Fajnie. Zobaczymy, czy mogę jeszcze misję wykonywać. Chyba nie już, nie. Ale fajnie, kurde. O, ale kasa została, co nie, to dobrze. Dobra, okej, okay, mniejsza o to, co nie. Telefon dzwoni do mnie! What the fuck? How are you? Right, mate, anyway, thought I had to drop you a line. Oh my good lord, my son, you will not believe the quality of the brass I just think. Wow. Streetwalker or something, just down in Little Havana, mate. Said her name was Mercedes or something. Oh my god, mate, you gotta check this bird out. Could strip the lead out of a pencil. Said I was the best you ever had, and all. Keep your potato skin fluffy, seeing ya. Przecież wiem, kto to jest, przecież to chyba ta córka tego, Corteza przecież, chyba. A mniejsza o to, wiecie, co nie? Co ja chciałem powiedzieć? A, że ta jazda w GTA 4 mi się podobała, ale i też mi się nie podobała, tak powiem, na połowę. Jak pamiętacie jeszcze, miałem kiedyś problem. Kolejny telefon? Kurde. Dobra. Czego oni gadają? What the fuck? Dobra, mniejsza o to, co nie tam... Znaczy, mniejsza o to telefon, co nie, gadam sobie dalej. Najbardziej mi się nie podoba misje przy tych... W GTA San Andreas mówię teraz, a nie przy tych samolotach, wiecie. Jezu, jak to się mówiło. No, zadania takie... Szkolenie można powiedzieć, to nie. Powiem, że najbardziej się wkurzałem, ale też pamiętam, wiecie co, praktycznie moja pierwsza seria była, co nie, w tamtym roku. W 15 mieliśmy, co nie. I 16 mamy. O, szybko zleciało, kurde, szybko to zleciało ten czas. Najbardziej pamiętam, że niektórzy z mojej serii się śmieli, co nie tam znajomi. Pamiętam to. Jedziemy do tej głupi policjantu. Pamiętam, kurde, mam jeszcze bekę z tego trochę, powiem wam. Dobra, nie odbieram żadnych telefonów. Pierdzielać z tymi telefonami już. Na razie, powiem wam, nie planuję nowej serii. Ja tak sobie myślałem nad jakimś horrorem, co nie? I tak myślałem nad Amnezją, a Machine for Pigs, maszyna dla świńczy, jakoś tak, tłumacząc na polski. Ale na razie sobie dam spokój, wiecie, z jakimś horrorkiem. Ale powiem, że przydałby się. No, praktycznie, prawie wakacje mamy już, ale nie, zostawimy sobie na wakacje, wiecie? Tak sobie zrobimy. Na razie sobie... właśnie ja... Zobaczymy co tam jeszcze będzie. Na pewno chcę skończyć jak najszybciej Wiedźmina i Gothica oczywiście. Chyba tylko tyle powiem wam na razie. Tak jak wspomniałem, wiecie, co jeszcze inne części GTA. Znaczy piątkę zacząłem już, co nie, ale już skończę do znaczy ja już znowie, nie wiem kiedy, nie mam zielonego pojęcia kiedy. A jeszcze są dwie części, wiecie, na konsolę, ale to... Ale to... No, nie mam, nie posiadam. Zobaczę jeszcze z tymi emulatorami, co nie? Ale to tam... mówię od razu, ja się w to nie bawię, ale... Spróbować można, co nie? Spróbować można. Co nie, to odwalają ci ludzie. What the fuck? What the... Spoko. Zabiłem jednego, dobra. Zobaczę jeszcze z tymi emulatorami. Kto to w ogóle dzwoni do mnie jeszcze? Avery. Tak? A nie, Paul. Dobra, to mniejsza o to.
Chyba wszystko powiedziałem co na temat tej serii. Ocenę daję oczywiście 8 na 10, wiecie. Co tam jeszcze? Chyba tylko tyle powiem wam. Misji było, powiem wam, mało, ale to poboczne jeszcze były, wiecie, niektóre trudne. Czy ja bym wszystkie wykonał, ale powiem wam, z drugiej strony, długo by to zajęło, wiecie, dużo odcinków by było z tej gry, ale jak sobie, no wiecie, jak najszybciej serię skończyć. I cóż, chyba tylko tyle powiem wam na razie. Nie, może jakiś horror zacznę, ale nie mówię na 100%, nie wiem, zobaczymy jeszcze, jak to będzie z seriami jakimiś nowymi, bo tak myślałem nad Somo, co nie, ale na razie, nie chcę mieć żadnych, nie wiem, czy ten horror jest długi, czy nie jest długi, nie wiem za bardzo, ale chyba nie jest, nie wiem. Wiem, że Amnezja będzie krótsza niż ta Soma, bo Amnezja, wiecie, już ma ponad 3 lata ta gra już. Ta A Machine for Peace, to jest jakaś druga część, a nie to... Bo Mroczny Obłęd to był 10, co nie? To już ponad 6 lat ta gra ma, ale dobra, okej, starczy już tego gadania na ten temat. Oczywiście się widzimy w kolejnych seriach. Cześć.